Sponsorem programu jest sklep militaria.pl, oferujący usługę DHL 23:59, dzięki której produkty zamówione aż do godziny 23:59 trafią do Was w kolejny dzień roboczy. Więcej w linku pod filmem. Pod klasztorem znajduje się największy sekret III Rzeszy. Przyjechali tutaj spece z SS. Podziemna fabryka, wejścia do niej, nieznane nikomu, zostały zasypane i zaminowane. Rok 81. Jaruzelski ledwo co ogłosił stan wojenny, a grupa esbeków z ramienia Kiszczaka rusza na Dolny Śląsk. Gdy naród domaga się wolności, a Katowice spływają krwią górników z kopalni Wujek, esbecy szukają skarbów III Rzeszy. Przyjeżdżają tu, do Lubiąża i odnajdują tysiące ludzkich szczątków. W ich głowach pojawia się pytanie, do kogo należały i czy miały związek z II wojną światową. W dzisiejszym odcinku, drodzy widzowie, opowiemy Wam o klasztorze w Lubiążu. W tym filmie będzie wszystko, z czego Dolny Śląsk słynie. Tajne technologii III Rzeszy, podziemia i skarby Adolfa Hitlera. Film realizujemy we współpracy i na podstawie książki Tomasza Bąka, Komando Śmierci. To fenomenalna książka, którą możecie znaleźć już teraz w naszej internetowej księgarni History Hiking. Informujemy też jeszcze przed tym, zanim zabierzemy Was na historyczną wyprawę, że dla pierwszych 5 nowych patronów mamy specjalny prezent. Książki Tomasza Bąka z jego osobistym podpisem. Te i wiele innych pozycji znajdziecie w linku w opisie pod filmem, ale zanim zabierzemy Was na kolejną historyczną wyprawę, mamy dla Was świetną informację. Ogłaszamy konkurs History Hiking. Do wygrania świetna rzecz. Multitool, ale nie taki zwykły, tylko specjalnie wygrawerowany logiem History Hiking. Rzecz jedyna w swoim rodzaju. Jest to produkt, który otrzymaliśmy od sklepu militaria.pl, który jest jednocześnie sponsorem dzisiejszego odcinka. Militaria.pl uruchomiło właśnie nową, fantastyczną usługę DHL 23:59. Co to takiego? Jeśli zamówicie produkt na militaria.pl do godziny 23:59, otrzymacie go, uwaga, już w kolejnym dniu roboczym. Żeby z tej oferty skorzystać, klikajcie w link w opisie pod filmem i zamawiajcie świetnej jakości produkty od sponsora dzisiejszego odcinka. Wracając do konkursu. Pod tym filmem ukaże się formularz. Padną w nim pytania. Pytania dotyczą 3 poprzednich odcinków, więc musicie je obejrzeć, żeby poprawnie na nie odpowiedzieć. Osoba, która jako pierwsza poprawnie odpowie na wszystkie pytania, otrzymuje ten fantastyczny prezent. A teraz zapraszamy na kolejną historyczną podróż. Znajdujemy się teraz w odrestaurowanej sali książęcej, w której do dzisiaj znajdują się oryginalne elementy pamiętające czasy świetności klasztoru w Lubiążu. A wokół tego klasztoru do dzisiaj krążą niesamowite historie. Mieszkańcy między sobą mówią o tym, że Niemcy ukryli tutaj swoje skarby, że w podziemiach wybudowali potężną fabrykę zbrojeniową, a prawdę o tym miejscu mają znać tylko strażnicy, a więc Niemcy, którzy zostali na tych terenach po to, aby strzec dolnośląskich tajemnic III Rzeszy. W podziemiach ukryto skarby. Te słowa jak mantrę powtarzał szalony, czasem kontrowersyjny, eksplorator esbek i pracownik kontrwywiadu Stanisław Siorek. A kości? Jest ich naprawdę dużo. Nie da się ich policzyć. Całe pomieszczenie pod klasztorną kaplicą jest nimi wypełnione, niemal aż do sklepienia. Więc od lat ludzie tu włażą, grzebią, czegoś szukają, zakłócają spokój zmarłych. Siorek naprawdę wierzył w to, był święcie o tym przekonany, że rozczłonkowane szczątki, które znajdują się teraz w kryptach klasztoru w Lubiążu, należą do nieszczęśników z tajnego komanda Gross-Rosen. Wierzył też, że ci więźniowie mieli wykonywać ściśle tajną pracę na rzecz nowej niemieckiej Wunderwaffe pod lufami esesmańskich karabinów.
Mówił też, że takich miejsc kaźni na terenie całego dzisiejszego województwa dolnośląskiego znajduje się bardzo dużo, ale to właśnie w Lubiążu, konkretniej pod klasztorem, znajduje się największy sekret III Rzeszy. Nieustannie mówił też o skarbach, o platynie i wierzył, że odnajdzie to, co Lubiąż skrywał przed nami od zakończenia II wojny światowej. A dzięki uprzejmości Fundacji Lubiąż możemy wejść do tych opuszczonych miejsc pod klasztorem, które na co dzień nie są dostępne dla ruchu turystycznego. Siorek był ewidentnie przekonany o tym, że tutaj znajdzie złoto Wrocławia, że te 70 ton złota w sztabkach wywiezione z Breslau znajduje się właśnie w Lubiążu. I on uwierzył w tę historię już w latach 70., kiedy na emeryturę odchodził jego szef, major Jaromir, który przekazał mu teczkę z informacją o różnych potencjalnych skarbach, które mogą być gdzieś ukryte na Dolnym Śląsku. Opowiadał o tym jak najęty. Był przy tym bardzo stanowczy i przekonujący. Co chwilę podkreślał, że ma świadków, ich zeznania, materiał operacyjny i jakieś archiwalne zdjęcia, które to potwierdzają. Po tym, jak Czerwony Walec rozjechał wojska niemieckie pod Stalingradem, Niemcy zdali sobie sprawę z tego, że tylko i wyłącznie wzmożona produkcja zbrojeniowa oraz nowe technologie pomogą zwyciężyć im w II wojnie światowej. Rok 43 był dla niemieckiego wojska katastrofą. Wtedy to niemieckie fabryki i miasta są równane z ziemią. Aliantom chodzi o to, aby zniszczyć przemysł zbrojeniowy i zdusić ducha narodu niemieckiego. Do Lubiąża zaczęli przyjeżdżać niemieccy planiści, w tym zbrodniarz i gauleiter Dolnego Śląska Karl Hanke, a także grube ryby z Luftwaffe. Poza nimi przyjechali też przedstawiciele niemieckiej firmy Telefunken. Dobrze słyszycie, tej samej firmy, której do niedawna telewizory gościły jeszcze w polskich domach. Siorek był przekonany, że ich przyjazd, ich obecność w tym miejscu w czasie II wojny światowej była związana z tym, że planowali oni tutaj przenieść... No właśnie, co? Czy fabrykę zbrojeniową, czy być może jakiś wydział inżynieryjny, wydział projektowy? Bez wątpienia doszli do wniosku, że te klasztorne sale, korytarze nadają się do czegoś. Siorek był przekonany, że najpewniej chodziło o Wunderwaffe. Ale czy miał rację? Bo także powtarzał historię o podziemiach, o tym, że część produkcji zbrojeniowej miała zostać przeniesiona właśnie pod ziemię. Przed nami widzicie zasypany korytarz. Nie wiemy, dokąd prowadzi. Siorek szedł jeszcze dalej. Uważał, że podziemna fabryka, wejścia do niej, nieznane nikomu, zostały zasypane i zaminowane. Pytanie, czy miał rację? I przede wszystkim, co produkowano w Lubiążu? Przyjeżdżali również eksperci, i wojskowi, i cywilni. Zatrudniani byli nawet radiesteci, którzy z różdżkami w dłoniach szukali w Lubiążu podziemnych tuneli. Klasztor w Lubiążu faktycznie stoi na, uwaga, trzech poziomach podziemi. I to pobudzało wyobraźnię poszukiwaczy i esbeków. Skoro są trzy podziemne kondygnacje, to dlaczego Niemcy nie mieliby przenieść produkcji pod ziemię? Pozostaje jeszcze sprawa więźniów. Skoro mamy informację o tym, że działał tutaj Telefunken, że przedstawiciele tej firmy i wysoko postawieni naziści coś w tym miejscu planowali, to ludzie łączyli kropki. W niedalekiej odległości znajduje się przecież obóz Gross Rosen. Obóz, który w książce Tomasza Bonka Komando Śmierci nazywany jest targiem niewolników. I ciężko Tomkowi w tej kwestii nie przyznać racji. W ponad 120 filiach tego obozu. Więźniowie dla koncernów takich jak IG Farben, Blaupunkt, Siemens, a także wspomniany wcześniej Telefunken, wykonywali niewolniczą pracę. Poza tym w niedalekiej odległości znajduje się także Dyhernfurt, a więc Brzeg Dolny, gdzie, przypomnę, więźniowie mieli nabijać trującym tabunem i sarinem pociski
oraz niemieckie bomby. Dlaczego by zatem nie skierować ich do Lubiąża? To pytanie pozostawało bez odpowiedzi przez bardzo długi czas zarówno w głowie Siorka, jak i specjalistów, archeologów badających temat Lubiąża. Opracowywali różne technologie, które miały pozwalać na naprowadzanie statków, na naprowadzanie samolotów na odpowiednie cele oraz pracowali też nad systemami radarowego ostrzegania przeciwko temu, że zbliżają się samoloty po prostu wroga. Ale pracowali tutaj także nad prototypami półprzewodników, rozwiązań półprzewodnikowych. Można powiedzieć, że rozwiązania, które tutaj były opracowywane, doprowadziły do skonstruowania po wojnie jednego z pierwszych tranzystorów, a wiadomo, tranzystor zrewolucjonizował całą technikę i to, że dzisiaj oglądamy nas chociażby na YouTubie, czyli na komputerach czy na telewizorach, to jest pokłosie między innymi pionierskich prac, które były prowadzone także w Lubiążu. W pewnym momencie Niemcy przystąpili do dosłownie wyławiania fachowców z obozów koncentracyjnych. Do obozu Grossrosen w Rogoźnicy przeniesiono z Dachau tajne komando Wetterstelle. Było to komando więźniów, którzy mieli nawet swój osobny barak i pracowali w obozie na specjalnych warunkach. Mieli pracować w ciszy i spokoju i wyobraźcie sobie, że nawet SS-mani nie mogli tego spokoju zakłócać. Mieli lepsze wyżywienie, a więźniowie z obozu macierzystego nie mogli się do nich zbliżać. Czym się zajmowali? Do tego komanda trafiały wraki samolotów brytyjskich i amerykańskich i to właśnie więźniowie, fachowcy, pracowali z urządzeniami nawigacyjnymi i urządzeniami elektronicznymi. Mieli rozbierać te części, które dla Niemców były istotne i badać, jak działają, aby starać się przewidzieć plany wroga i wyprzedzić wroga technologicznie. Pytaniem pozostaje, czy tajne komando Wetterstelle kiedykolwiek miało cokolwiek wspólnego z klasztorem w Leubus. Przewozili ich do obozów pracujących na rzecz wyspecjalizowanych w czymś zakładów. Nawet w samym obozie głównym zorganizowane zostały komanda, które pracowały dla największych koncernów. Przyjechali tutaj spece z SS oraz spece z firmy Telefunken, która była wtedy potęgą, jeśli chodzi o elektronikę. Telefunken pracowała w tamtych czasach na potrzeby Wehrmachtu, Kriegsmarine i Luftwaffe i produkowała, opracowywała nowe systemy radarowe. One nie nazywały się jeszcze wtedy radarami, tylko po niemiecku Funkmessami, czyli miernikami po prostu promieniowania. I te różne rozwiązania miały pozwalać na to, żeby niemieckie bombowce mogły w nocy bombardować miasta, takie jak na przykład Londyn, albo ostrzegać przed zbliżającymi się po prostu samolotami wroga. Tajny ośrodek badawczy niemieckiej firmy Telefunken znajdował się tu, w klasztornych murach. Do Lubiąża zaczęli przyjeżdżać niemieccy naukowcy na czele z dyrektorem Telefunkena Leo Brandtem. To on decydował, gdzie mają stać specjalistyczne urządzenia, gdzie mają stać stoły, na których pracownicy będą pracować. I tu ponownie mamy do czynienia z historią na zasadzie łączenia kropek. Bo skoro mamy do czynienia z tajnym ośrodkiem badawczym Telefunkena, to dlaczego Niemcy nie mogliby z tajnego komanda Wetterstelle wykorzystać fachowców i dać im pracę właśnie w tym miejscu, pracę, za którą przecież nie musieliby płacić? Niemieccy naukowcy pracowali w Lubiążu nad urządzeniami, które miały być zdolne do wychwytywania fal emitowanych przez alianckie bombowce. I to była technologia, która faktycznie mogła zmienić bieg tej wojny na korzyść Adolfa Hitlera.
Legendy mówiły o tym, że pod Lubiążem znajdowała się wielka podziemna fabryka zbrojeniowa. W latach 70., w latach 80. właśnie nadwiślańskie jednostki wojskowe oraz SBC szukali między innymi właśnie tej fabryki, nie tylko złota, ale właśnie wielkiej fabryki zbrojeniowej, w której, jak się mówiło, Hitler mógł produkować Wunderwaffe. Okazało się to potem bzdurą. Prawdopodobnie żadnej fabryki zbrojeniowej wielkiej pod Lubiążem nie było. Otóż pracowało w nim około 100 więźniów, przeważnie inżynierów wysokiej specjalności różnych narodowości. Zakład mieścił się w blokach poza obozem, a właścicielem był generał w stanie spoczynku, inżynier Weber, któremu otwarcie tego zakładu powierzył Himmler, podobno jego kolega. Musicie wiedzieć, że Niemcy nie zawsze zmuszali do pracy w danym zakładzie pod lufami karabinów. Bardzo często potrafili danemu fachowcowi zapłacić konkretną sumkę, byleby umiał opiekować się zakładem, znał się na robocie i zgodził się pracować dla Adolfa Hitlera. Niemcy byli mistrzami kamuflażu. I wyobraźcie sobie, że w ich głowach pojawił się także plan, aby zniwelować to, że klasztor w Lubiążu będzie widoczny z powietrza. Jeden członek niemieckiej obrony przeciwlotniczej wymyślił, że absolutnie koniecznym będzie zrównanie z ziemią, zniszczenie zabytkowych, barokowych, kościelnych wież. I kto wie, czy Niemcy by tego nie zrobili, gdyby nie sam Günther Grundmann, konserwator III Rzeszy, który kategorycznie zakazał tego typu pomysłów. Od prowadzonych przez ten zespół badań mogą zależeć losy wojny. Trzeba więc zrobić wszystko, aby przenosiny i samą działalność tego ośrodka zakamuflować. Dlatego w tym momencie zostają prace tutaj absolutnie przerwane. Wszyscy stąd wyjeżdżają, zostaje temat poszukiwania w Lubiąże ucięty, a major Siorek, który był spirituzmowym z poszukiwań złota właśnie w Lubiążu, zostaje posądzony o to, że jest chory psychicznie i trafia też na oddział psychiatryczny, gdzie ma zostać zbadany, a potem zostaje odsunięty i wysłany na rentę. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że klasztor położony nad Oder, w dodatku tuż przy moście kolejowym, stanie się jednym z pierwszych celów ataku wroga. Obawy pracowników Telefunkena rosną. Budowlańcy mają zabezpieczyć to, co jeszcze pozostało w klasztornym kościele. Ta sielanka, w której niemiecki Telefunken mógł bezkarnie produkować rzeczy dla Adolfa Hitlera, nie trwała wiecznie, bo już w 1945 roku wszyscy zdali sobie sprawę, że trzeba stąd uciekać. Nadchodzi Armia Czerwona. Wszystko, co Niemcy mogą jeszcze zabrać, ładują na pojazdy i wyjeżdżają. Niemieccy naukowcy Telefunkena uciekają do innych ośrodków badawczych w głębi Niemiec. Murowane są krypty, zabezpieczane są groby księży. Sowieci w 1945 roku wchodzą, a klasztor wygląda tak, jak po przejściu huraganu. Nie ma rzeźb. Günther Grundmann wszystko, co miało dla niego jakąś wartość, kazał zabrać i ewakuować. W Lubiążu znajdował się też ośrodek weryfikacyjny dla powracających z frontu sowieckich żołnierzy. Oni naoglądali się na Zachodzie, jak może wyglądać świat i poddawano ich indoktrynacji, aby nie siali defetyzmu w samym Związku Radzieckim. I z całą tą historią Siorek i inni SBC pracujący nad tematem Lubiąża mieli ogromny problem, ponieważ mogło okazać się, że szczątki ludzi, które odkryli, a te znajdowały się w kryptach, w kaplicy, którą widzicie za mną, mogły należeć nie do ofiar nazizmu, a komunizmu, bo tych sowieckich żołnierzy, których nie dało się już zindoktrynować i poddać ponownie komunistycznej propagandzie, stalinowskie władze mordowały. Nigdy komando Wetterstelle nie działało w Lubiążu. Prawdopodobnie tutaj nigdy również nie był zorganizowany wielki obóz, który był filią obozu Grossrosen. Jeżeli pracowało komando więźniów przywiezione z Grossrosen, to było ono niewielkie, liczące kilkunastu, może kilkudziesięciu więźniów, którzy wykonywali jakieś prace albo budowlane, albo porządkowe. W
klasztorze pozostają jedynie strzępy bezładnie porozrzucanych dokumentów, upchnięte najczęściej pod drewniane podłogi. Na czas udało się wszystko i wszystkich bezpiecznie ewakuować. W krypcie pod klasztorną kaplicą książęcą leżą natomiast tysiące bezładnie porozrzucanych kości. Zatem do kogo należały szczątki odnalezione przez Siorka i innych esbeków? W latach 90. fachowcy, antropolodzy poważnie podeszli do tematu. Zbadali ludzkie kości i okazało się, że należą one do mnichów, którzy byli chowani w kryptach pod klasztorem przez prawie 700 lat. A jak sprawa podziemi? Nigdy pod Lubiążem nie było tajnych podziemi III Rzeszy. Trzy kondygnacyjne korytarze, o których wam mówiliśmy, były piwnicami w czasach świetności tego klasztoru. Pełniły funkcję magazynów, lodówek na piwo, wino, miód pitny, żywność i inne produkty. Nie oznacza to jednak, że klasztor w Lubiążu odkrył przed nami wszystkie tajemnice. Nie. Żeby je zgłębić, koniecznie musicie zaopatrzyć się w książkę Tomasza Bąka Komando Śmierci, którą już teraz możecie kupić w naszej księgarni. Przypominamy, dla mecenasów mamy specjalne kody rabatowe. W księgarni znajdziecie też inne książki, a także gadżety historii hiking. Bluzy, koszulki, ekotorby, wlepki, karty przetrwania, bidony. To wszystko jest do waszej dyspozycji. Kliknijcie w link w opisie pod filmem, wejdźcie do księgarni i pamiętajcie, żeby wysyłać nam zdjęcia z naszymi gadżetami. Najlepsze zdjęcie otrzymuje od nas bonusową nagrodę. Do zobaczenia za tydzień w czwartek o 20. Sponsorem programu jest sklep Militaria.pl, oferujący usługę DHL 23:59, dzięki której produkty zamówione aż do godziny 23:59 trafią do Was w kolejny dzień roboczy. Więcej w linku pod filmem.